Cześć, z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem, a w dzisiejszym przygotowałem dla Was takie szybkie zestawienie magazynów LEGO, które ukazały się w 2021 roku. No i dlaczego robię takie zestawienie? Ponieważ ktoś ostatnio napisał, że magazyny LEGO ogólnie drożeją. Postanowiłem więc, że może będzie to dla Was takim sygnałem, że jeżeli będziecie gdzieś widzieć jakieś archiwalne, czy w Waszych kioskach, czy gdzieś w salonikach prasowych, no magazyny z ubiegłego roku, na przykład tutaj w tym wypadku City mam, to warto może będzie się w nie zaopatrzyć, bo zostały w nich mniej więcej jakieś ciekawe figurki. Więc przejrzyjmy jeszcze raz, co nam przyniósł 2021 rok. Ja te magazyny w ogóle są nieodpakowane, więc przejrzymy, jak one wyglądają, co tam się mniej więcej w nich znajduje, więc gdybyście szukali, to tutaj takie macie jedno wielkie zestawienie całego rocznika w jednym tym filmie, więc zapraszam jak zwykle do oglądania. No i zaczynamy z pierwszym magazynem. Pierwszy numer LEGO City z roku 2021, numer 1, czyli Policjant plus Helikopter. No i w tym zestawie znajduje się taki fajny polibag z policjantem, a łącznie w nim 31 elementów. Jest oczywiście policjant w stylowym kasku i helikopter z ruchomym wirnikiem, więc to jest numer 1. One były wszystkie w cenie w zeszłym roku w 14,99, więc ja myślę, że jak znajdziecie saloniki prasowe, to na pewno jeszcze w tych cenach będziecie je mogli nabyć, natomiast no kolekcjonerzy wiedzą, że LEGO, jak to LEGO, no ceny wraz z upływem czasu drożeją, bo później ciężko pewne numery już dostać. Numer 2 przez 2021 to jest budowlaniec z ładowarką. Tutaj mamy właśnie 21 tylko klocków LEGO, no natomiast jest pojazd, ładowarka, no która sama w sobie ma bardzo rzadkie elementy, czyli jest figurka, jest maszyna do budowy miasta, do jakiejś makiety, bardzo fajny element, jak to przystało na City, no tego nie może na pewno zabraknąć. Numer 3 z 2021 roku jest to oficer policji plus motocykl. I oficer policji ma solidny kask i kamizelkę policyjną, no a tutaj motocykl i łącznie znajduje się tylko 13 klocków, natomiast sami wiecie, że taka część LEGO no jest bardzo też wartościowa, ciężej ją dostać niż jakieś zwykłe na przykład elementy, dlatego tutaj nie sugerujcie się, że jest tylko 13 elementów, zestaw również całkiem fajny dla fanów policjantów i motocyklów, tego też nie może pewnie zabrać w Waszym mieście. Numer 4 przez 2021. Strażak z ekwipunkiem. No numer 4, jeśli jest policjant, to musi być w mieście oczywiście i strażak. Jest to strażak razem z ekwipunkiem, czyli czerwony kask, 19 klocków LEGO i zawiera on toporek, a także taki aparat oddechowy, stojak z aparatem oddechowym, biorniki powietrza, więc tutaj wszystkie te elementy strażaka są. Też również bardzo rzadkie, 19 klocków. Oprzyrządowanie ten ekwipunek można założyć właśnie strażakowi, więc też całkiem fajny numer. Numer 5, chyba najbardziej, jeśli chodzi o wartościowy i cena do jakości, cena do zawartości, numer 5, czyli lekarz i pacjent plus nosze. Czyli w tym wypadku mamy aż dwie figurki właśnie lekarza i wspomnianego pacjenta, a łącznie daje nam to 21 klocków. No i co jest fajne tutaj, bandaż na głowie i gips na ręce, więc tutaj jeśli budujecie jakieś takie swoje makietki, no to jak najbardziej, czy tam do fotografowania waszych figurek, bardzo fajna rzecz. Oczywiście jest i sprzęt medyczny z kroplówką i strzykawką, także też takie rzadkie elementy, gdzie no nie w każdym miejscu możecie łatwo dostać, a tutaj jeśli będziecie widzieć gdzieś, to brałbym taki numer 5 bez zastanowienia, no bo ceny, czy sprawdzicie, gdziekolwiek nie sprawdzicie, no to windują się troszkę już w górę, chyba ze względu właśnie na te dwie figurki. Kolejny numer LEGO City to numer 6 przez 2021, czyli minifigurka i zamiatarka. Jest sprzątacz z zamiatarką. Sprzątacz ze świetną czapką, jak to nazwali,
i cały zestaw zawiera razem 32 klocki, czyli jest taki mały pojazd, tak, w tym polybagu, natomiast no jest to taki, nie jest nic jakoby z bardzo niezwykłego, natomiast za 14,99 myślę, że spokojnie. Pamiętajcie, że taki mały zestawik z zamiatarką to chyba też LEGO City wydało oddzielny, a tutaj macie taką właśnie zamiatareczkę do budowy waszego miasta. No ktoś musi pewnie oczyścić te tereny. Numer 7. Nurek i skuter plus karty z LEGO Ninjago. To jest właśnie seria Wyspa, ale oprócz tego też fajny numer, taka troszkę różnorodność, ponieważ no chyba mamy przypływ wakacji, jeśli jest nurek, gdzieś tam sobie pływa i zobaczcie, co tam mamy w środku. Mamy krabika, skuter wodny, podwodny, dla tego naszego nurka, no i strój oczywiście nurka. Oprócz tego, no saszetka z kartami, która normalnie w cenie, pamiętajcie, że chodzi normalnie w katalogowej, chodziła po 3,99, teraz już pewnie może mniej lub więcej, bo karty już te wyszły dawno, mamy teraz serię 7, ale też bardzo ciekawy numer z wieloma dodatkami, 19 klocków. No numer 8, również chyba taki wakacyjny, bo jest kaskader razem z kładem, czyli takie letnie troszkę wyprawy. Czadowy kład, zestaw składa się z 28 klocków, mamy w środku, tak jak wspomniałem, kaskadera i ten kład, którym możecie się poruszać, tak? No też figurka trochę z limitowanej edycji, ponieważ no nie wszędzie ją znajdziecie, szczególnie na ten odjazdowy kombinezon, no i kład kolorystycznie też pasuje do kombinezonu. Dodatkowych rzeczy nie ma, jednak 28 klocków tutaj z pojazdem to też bardzo ciekawa pozycja według mnie. Numer 9 przez 2021, czyli oficer policji i pies. Oficer policji, czyli super glina nasz, zawiera ze sobą kajdanki i radio, no i jest super pies. Jest tu tylko 7 klocków, natomiast no sama figurka psa już jest też wartościowa, to nie jest taka figurka, którą gdzieś często możemy spotkać, więc no tutaj jako dodatek bardzo fajna, fajna sprawa, czyli niejako dwie figurki, mamy dwa elementy, tutaj ten zestaw również fajnie zawiera, nabiera wartości. Numer 10 przez 2021. Łowca przygód i skarb plus karta limitowanej edycji Jurassic World. Mamy tutaj poszukiwacza właśnie i skarb tego poszukiwacza, czyli jakieś tam elementy, sztabki oraz skorpiona, na którego należy uważać. Wszystko razem to 11 klocków. Też ciekawy zestaw ze względu na tą właśnie limitowaną kartę. Jeśli ktoś no, jest kolekcjonerem tych kart, no to tutaj tą limitowaną możecie nabyć tylko w tym chyba numerze. Natomiast 11 klocków, nie to dużo, nie to mało, ale też są, tak jak mówię, dodatek jako skorpion, skrzynia, więc tutaj też nam to nabiera trochę wartości. Numer 11 przez 2021, czyli budowlaniec plus sprzęt drogowy. Mamy właśnie tego budowlańca i światła drogowe, czyli razem 13 klocków do remontu naszej drogi, naszej makiety, na przykład w naszym mieście City, jeśli budujemy. Nie jest to jakoś nic nadzwyczajnego, zwykła figurka, więc myślę, że chyba to jest z tych zestawów w tym roku 2021, według mnie jeden chyba ze słabszych, ale mogę się mylić, bo dla kogoś może być to mieć większą wartość. Natomiast no do budowy, do makiety jak najbardziej znalazł. Przechodzimy do ostatniego numeru, 12 przez 2021, czyli poszukiwaczka przygód plus lwiątko. Jest to bardzo fajny również magazyn, no zawiera on 16 klocków, ale w tych 16 klockach mamy poszukiwaczkę, fotografkę z aparatem i lwiątko, które tutaj można, no nie jest również zbyt popularną jakby zabawką tutaj w tej serii, więc bardzo fajnie jest się w to zaopatrzyć, czy do budowy jakiegoś tam zoo, czy jeśli ogólnie zbieracie minifigurki, no to tutaj też fajnie, rzadki dość gatunek. Jest to dokładnie Jessica Sharpie i to jest ostatni numer z roku 2021, właśnie numer 12. Okej, no to
To były wszystkie magazyny z 2021 roku. Pamiętajcie, że coraz ciężej je dostać w salonikach. Gdybyście chcieli, jednak byli zainteresowani, no to standardowo u mnie klockiluzem.pl można się w nie zaopatrzyć. Ja jednak dzisiaj z Wami się żegnam. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji, ponieważ kolejny odcinek przygotuję już właśnie taki o Ninjago, w którym zrobię dokładnie podobną recenzję. Jeśli będziecie wtedy ciekawi, czy tam coś warto kupić, no to oczywiście będę zapraszam do subskrybowania i oglądania. A dziś to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!